Dzień dobry, Krzysztof Stawiarski. Zapraszam na program Studio Otwarte, którego moim i Państwa gościem jest pani Anna Pronobis, nauczyciel w publicznej szkole podstawowej nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. Pani Ania jest również pomysłodawcą i koordynatorem szkolnego klubu kibica Trójeczka, czyli wiernych sympatyków piłkarzy ręcznych KSZO. A jak to się zaczęło? Zaczęło się to tak, że najpierw rodzinnie chodziłam na mecze piłkarzy ręcznej, gdyż mój chrześniak, syn chrzestny Filip Chmielewski, rozpoczął swoją przygodę z piłką ręczną. I tak chodziliśmy na mecze z jego mamą, tatą, też znanym trenerem Tomaszem Chmielewskim, kibicować mu. No, po przyjściu do szkoły na lekcjach wychowawczych, gdzie prowadzimy zawsze z dziećmi luźne rozmowy, wspominałam o tym, jak spędziłam weekend, dzieci o swoim i tak małymi kroczkami zachęciłam dzieci do tego, że chciały mi towarzyszyć w tych meczach. Najpierw to była tylko moja klasa, gdzie byłam wychowawcą, natomiast potem dzieci po powrotach z tych meczów dzieliły się emocjami z innymi klasami i tak błyskawicznie powstał pomysł utworzenia szkolnego klubu kibica Trójeczka, który cieszy się dużą, dużą popularnością wśród naszych uczniów. Ten już zakończony sezon, Filip zakończył masło maślane, ale trudno, zakończył jako najskuteczniejszy szczypiornista KSZO, jest też w czołówce najskuteczniejszych zawodników całej ligi, więc musi pani pękać z dumy. Tak, jestem bardzo dumna z Filipa, jak i cała nasza rodzina. W 20 meczach zdobył 90 goli, tak, i uplasował się, z tego co wiem, na 6. miejscu w całej lidze. Także jesteśmy bardzo dumni. Gra na skrzydle, ma doskonałą lewą rękę. Także bardzo mu kibicujemy, jesteśmy ogromnie dumni i tak zachęcamy całą drużynę, żeby częściej mu podawać, żeby mógł wykazać się swoim talentem. A wracając do Trójeczki, jej początków, bo dzieciaki chętnie podłapywały ten pomysł, aby chodzić na mecze i kibicować, a czy rodziców długo trzeba było namawiać do tego? Nie. Właśnie niedługo, na ostatnim meczu też byli rodzice obecni, przywożą swoje pociechy na mecze, wchodzą również z nami, kibicują, pomagają nam w przewiezieniu czasami sprzętu, bo mamy swojego prywatnego bębniarza, prawda, flagi trzeba przewieźć, czy pomagali nam również w zorganizowaniu klaskaczy, także chętni są do pomocy i bardzo wspierają działalność naszego klubu, za co im ogromnie dziękuję. Obecnie w klubie kibica Trójeczka jest około 50 uczniów. I kiedy ich zapytałem, co im się najbardziej w tym podoba, to oni mówili, że fajnie mogą spędzić czas, ale też mogą się zintegrować. A pani okiem nauczyciela, pedagoga, co jeszcze by wskazała? Wskazałabym, tak, przede wszystkim jedną z rzeczy to jest właśnie promowanie tego aktywnego spędzania czasu wolnego, kształtowanie poczucia lokalnego patriotyzmu również bardzo. Ale przede wszystkim w obecnych czasach, kiedy dzieci zbyt dużo czasu poświęcają grze na komputerze, to jednak nasza szkoła, myślę, stoi właśnie jako czołowy cel jest budowanie relacji. Tak? Budowanie relacji, wspieramy te relacje między dziećmi. One sobie na tych trakcie meczów bardzo pomagają. W bieżącym roku szkolnym dołączyli do nas uczniowie klas trzecich, pierwszy raz. Są to prawdziwi kibice, ale również uprawiają piłkę ręczną pod okiem Tomasza Chmielewskiego. I oni mogą liczyć na pomoc starszych kolegów, koleżanek. Także dbamy o to, aby te relacje rówieśnicze w naszej szkole były bardzo dobre. Dla tych najmłodszych przede wszystkim kibiców to też może być taka dobra lekcja, bo raz idzie lepiej, raz idzie gorzej. Tak jak każdemu człowiekowi w życiu, oni oglądając poczynania piłkarzy ręcznych, mogą zobaczyć, że nie zawsze wszystko będzie się układało po ich myśli.
Tak, dokładnie. Tak mamy, taki napis mamy na naszym banerze, bo też jeden z rodziców zafundował baner, z którym jeździmy na wszystkie mecze i tam mamy napisane, czy wygramy, czy przegramy, my się nigdy nie poddamy. Także dzieci się jak najbardziej z tym utożsamiają. Cieszymy się, gdy wygrywają bardzo. Natomiast, no tak jak na ostatnim meczu było widać, to po prostu przegraliśmy, ale mimo wszystko doping był do ostatniej chwili, także wiedzą, że może zdarzyć się porażka, natomiast idziemy do przodu i liczymy, że w kolejnym sezonie te kilka miejsc do góry uda się zdobyć wyżej. No właśnie, w minioną sobotę szczypiorniści zakończyli sezon. Miejsce nie tak dobre jak w dwóch poprzednich, ale trójeczka wspiera ich zawsze. Udało Wam się nawet pojechać na jedno spotkanie wyjazdowe. Jakie to było przeżycie? Tak, 2 tygodnie temu byliśmy w Krakowie, gdzie nasi wojownicy podejmowali AZS AGH Kraków. AGH Kraków, tak, dokładnie. No, przygotowania były już dużo wcześniej, dzieci podekscytowane, dzieliły się różnymi zadaniami. Sam dojazd i bycie na tej hali, gdzie stanowiliśmy większość, jeśli chodzi chyba o kibiców. I doping, no niesamowite emocje, wrażenia, dzieci bardzo zadowolone i rodzice również. Wróciliśmy późno wieczorem, rodzice odebrali i byli bardzo wdzięczni i cieszyli się i już pytali o kolejne wyjazdowe mecze. Także bardzo dziękujemy i jeszcze chciałam dodać, że jednym ze sponsorów był właśnie rodzic naszej kibicki, który już po raz drugi dofinansował nam ten wyjazd. Czyli byliście głośniejsi od kibiców z Krakowa. Tak, tak, tak. To, kto oglądał relacje, to mógł usłyszeć, że na pewno byliśmy głośniejsi. Mamy swoje takie przyśpiewki, które zawsze śpiewamy, ale teraz klub też pracuje nad nowymi, czyli żeby w nowy sezon wyjść z czymś nowym. A czy te przyśpiewki na przykład przygotowujecie czasami na lekcjach? Tak, na godzinie wychowawczej, czy jak mamy zebrania klubu, to tak, to mówimy sobie, mamy bębniarza Antka Nogaja, który doskonale to wszystko koordynuje, także wielkie dzięki dla Antka. To tak, uwielbiacie kibicować, za chwilę majówka, za rogiem też wakacje, czyli klub kibica Trójeczka ładuje baterie i w nowy sezon wracacie razem ze szczypiornistami. Tak, tak, dokładnie. Wczoraj słuchałam wywiadu z prezesem Karolem Szewczykiem, także też oni mają plany na nowy sezon. My też jako klub przygotowujemy się do nowego sezonu i liczymy na to, że będziemy wyżej w tej tabeli. Ja też Wam tego życzę. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję Państwu. Dziękuję bardzo.